Dobra! Już na taką minę. Awaria, chodźcie, pokażę wam, jaka jest awaria. Znowu awaria w domu ekipy. To jest nasza awaria, pralka nam się popsuła. Patrzcie, mamy tutaj rzeczy do wyprania. My wróciliśmy ze Stanów, chcieliśmy wyprać i od tego momentu, no, pralka nie działa. Jest jakiś error, w ogóle jak ją włączymy. F21. To wcale nie jest oznaczenie jakiegoś samolotu super szybkiego. Powinno być F16. No, ale to jest oznaczenie, że silnik wpadł w tej pralce, więc niestety nie działa. Także mamy awarię w domu ekipy. Po raz kolejny. No nie wiem co teraz, no, trzeba ją wziąć i trzeba coś z nią zrobić. Ona wygląda, jakby tutaj stała przez 10 lat i nikt jej nie przesunął do pół centymetra. Trochę tak wygląda, no, trochę tak wygląda. Odpinamy ją w takim razie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku coś z tą pralką trzeba zrobić. Ja mam pewien pomysł, będzie pewne wyzwanie dla domowników. Bo tego grata nie użyjemy, już z nim nic nie zrobimy. Także trzeba jakoś go jeszcze zagospodarować fajnie. Subskrybujcie kanał, kto jest nowy, klikajcie w czerwony przycisk, będziecie na bieżąco z każdym filmem. Witam was serdecznie. No i dzisiaj awaria w domu ekipy. Po raz kolejny. Tylko tu są jakieś kable. Pewnie się po prostu to jest woda. Odkręca, czy nie? Chyba tak. No, ale będziemy musieli chyba w kilka osób. Pralka to jest potężna maszyna i waży potężnie dużo. Co się stało? Będziesz z nami już pralkę, nie? Bo jest taka ciężka, że szok. No, ręka mnie boli, wiesz? Mnie też boli. Ale ja bym boję. Awarię mamy. Chcesz zarobić pieniądze? No. A, no to musisz, musisz pomóc z pralką. Czekaj, gdzie chcesz łapę. Co jest tą z pralką? Zepsuła się, silnik padł. No pewnie jakaś skarpetka Majka jest, kurde, schowana. Na pewno, jak tam będzie tak 7 skarpetek, tam gdzie 7 skarpetek Majka w środku, na pewno. Co tam jest takiego ciężkiego? Ej, chyba że... Ogólnie dosyć ciężko jest. Dajemy to, popatrz, dajemy to na koc i przesuwamy to. I ciągniemy za koc. Pa, i ciągniemy za koc. Rozumiesz, co chodzi? Niewidzialny koc. Dawaj. No i teraz głowie. Lecimy. 5 kilo ważne, tak czuję, bo to 5 kilo. Bierzemy ją, dawaj się na schody szybko. Zanim... Czekajcie, może przerwa mała? No, przerwa. Bierzemy pralkę, dajemy ją na ogród i... Zważymy ją. I teraz, ja wam daję narzędzia i robię skup złomu. Ile mi przyniesiecie złoty, ile mi przyniesiecie kilo, tyle dostajecie złoty. Za sprzęt z pralki. A to i jak... Wyceniam ją całą na razie 1000 zł. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra, jazda. Ej, czemu pralki są takie ciężkie? No tak. Nie ma lekkich pralek? Aluminiowych? Boję się, że jak była lżejsza, to by odlatywała podczas, wiesz, stary, wirowania. Dobra, byłoby 1200 obrotów, byłoby tak skakała. Matko! To po prostu musicie pochwalić, żeby wyszedł, wiesz. Lifehack! I teraz? No, i tylenku! Dobra, nie zła pralka. Idę przebrać chodnie, żeby nie zachorować. Tak, ja też chodźmy się ubrać i zaczynamy. Tak? Zrobię chyba w ogóle nie 1000 zł, tylko 2000. Okej, okay, chcemy zważyć tą, nie wagę tylko. Chcemy zważyć wagę. Bierzesz tak. No i była podniesiona przez sekundę. O nie, coś tu wyleciało, patec. Dobra, to teraz spróbujmy moim sposobem. Dobra. Czemu pokazuje 4,2? Patecki, poprzyłeś wagę. Pa, zepsuła się. Zepsułeś wagę! No nie! Zepsułeś wagę! No to nieźle. Tak, Rejko. Ej, nie chciałem! Nie chciałem! Świetny pomysł, Patecki! No. Trochę mi jest przykro, no. No żal, co ty też mówisz, żal. Ej, nie wiedziałem, że ta pralka jest w ogóle tak ciężka, serio. Ja myślałem, że najwięcej waży to, że ona jest nieporęczna. A tu się okazuje, że ona jakieś 40, 50, 60 może kilo nawet waży. Mam drugą wagę, tylko Patecki, zróbmy teraz to po mojemu. Dobra, no. To niech się włączy. Dobra, pyk. I teraz po ukosie. 73 kilo, dobra. Dobra. 73 kilo? Tak, więc nasza waga pokazała 73 kilo. Tyle pralka waży. A wy panowie po kolei macie minutę. Ja zbieram złom i za każdy kilogram... Na 73 kilo? 2000 za 70, czyli za 7 kilo jest 200 zł. 30 zł na kilogram, panowie. 30 zł za kilogram i tyle, nie będziemy się rozumieć. 30 zł za kilogram, mój pani. Ja skarpetka ci wypadła, Patecki, z kieszeni teraz. To jest to z pralki, co silnik zblokowało. Do dyspozycji są te rzeczy, ich można używać ile się chce i oczywiście kask, jak ktoś obawia się o swoją cenną głowę. Ej, Karol jest najlepiej płacącym złomiarzem w Krakowie. Na początku zrobimy pierwsza runda. Minuta. Każdy ma po prostu minutę. Zobaczcie, co się dzieje, nie? Osoba, która... Wy we trójkę jesteście, nie? Ja nie biorę udziału. To jest kto pierwszy teraz, no?
Dobra. Ma pierwszy. Wziąłem się w kamień, papier zagrał. Ja mam już pomysł, nie? Raz, dwa, trzy. Trzeci, jesteś trzeci. No, jest okej. Będziecie być pierwszy, chcecie być trzeci, on akurat jest... Martysia, bierz udział? Nie, słyszałam, że mój chłopak coś robi i przyszłam podglądać. Rozwalam pralkę, jestem pierwszy. No właśnie, słyszałam. Rozwalasz z nami? Nie. Ja biorę moje ulubione narzędzie, nie? Bezwo jest moje ulubione narzędzie, wiesz, jestem łysy prawie, to bezwo idealnie pasuje do mojej... Ale on jest taki, wiesz, to jest taki pusty w środku. Dobra, gotowy? No tak, nie? 3, 2, 1, start. Minuta, trąba minutę ma. Zobaczmy, zobaczmy co trąba, patrz, on... O, zobacz, to są pierwsze kilogramy. Chciałem to zrobić od samego początku. Dlatego chcemy. Ej, ale robimy tak, że w minucie też trzeba je tutaj zanieść. Chyba tak, nie? Patrz. To mi się tam udało, ale trąbat. Ale mówię, mam czasu. 35 sekund. Przy 15 będę ci mówił, że musisz już zanosić. Patrz, jak leci, patrz, jak leci. Gdzie? Gdzie? Tu. 8. 5, 4, 3. No i idealnie, koniec. Idealnie koniec czasu. I teraz zważmy, ile tu wyjdzie kilogramków. Ile będzie miał trąba? O, 7 kilo? 7 kilo. A czekaj, zobaczmy, ile pudełka sama waży. Czyli ile tam było? 6 i... 6, 9. 4 kilo, 1,8. Minus 1,8. 5 i 1 kilo. Fajnie. To jest dobry wynik. 5,1 kilo, czyli trąba masz razy... Ale ja chciałem to, nie? Ja 150 zł. 150 zł w pierwszym podejściu. Mati. Ja czułem, że po prostu walnę buta i że to odlecie jest moje. Ale pykowa opcja. Obkminiamy, jak pralkę rozebrać, żeby mieć najwięcej kilo. To jest tak dobre. Git, w takim razie numer 2 jest mikser, tak? Ja ciężko, już to widzę. Dobra, gotów? 3, 2, 1, go. Lecisz. Obija tą praleczkę, ale nie wiem czy... To jest dobra taktyka. O kurde, nie, tu jest... No, myślę, że to nie jest najlepsza moje taktyka. Moje narzędzia były dobre na początku. 31 sekund. No i sekator idealnie mi się przyszedł. No, sekator mi tu wszedł, nie? A to ja sobie wezmę sekator za... 24 sekundy. Ja sobie wezmę to, czego mikser nie ma. 19 mikser. To chociaż jeszcze pouderzam trochę. 10, wiesz coś? Nie zależy. Koniec! No blisko. No to mikser całe 0 kilo. To wziął, to miał jakieś 0,01. Serio jest takie lekkie? Kurde, no wszystko to wewnątrz waży. Jaki bęben tu jest wielki, pa! Jak to lata! Ej, ale to będzie tak, że ten kto to wyjmie... Wygrywa, nie? Ten wygrywa po prostu. Ten wygrywa, chłopie. Ale ciężko będzie to wyjąć. Ciężko będzie to wyjąć. Wyjąć będzie ciężko. Czy da się... Odważniki to są. W minucie, czy to się da... Ja to wyciągam, nie? 3, 2, 1, go! Lecisz, minutę! Idą mi! O, ale zobacz, padecki tam wyciąga, tak tam... Oj nie, za k***a tego nie wciągnął. Padecki, 20 sekund, dawaj! Patrz jak szybko się rusza. 3, 2, 1... Koniec! Wyrwa, żeby cokolwiek było! Item, no nie! Dobra! Ja to zważę w rękach, nie? Bo to nie wiem, czy w ogóle cokolwiek będzie ważyło. Kurde, ale ktoś będzie miał drzwiczkę. 0,3 kilo. 0,3 kilo, czyli 10 zł. Patecki 10 zł. 10 zł to było. Było warto. To co, kręcimy buteleczką? Bo mi się jak najbardziej teraz opłaca. Bo ja nie chcę być ostatni, te drzwi są moje. Ej, beznadziejnie się czuję, że... A, jest, pierwszy. Mikser pierwszy. Dawajcie kanie papier, no. Raz, dwa, trzy. I drugi trąba. Ja fatalnie się czuję, że nie biorę udziału, nie? O, mam pomysł. Ja będę jako czwarty, ale ja nie zbieram rzeczy. Ja tylko rozwalam. Przez minutę. Żeby na przykład walić sobie z bolem w bok i tyle, nie? No, żeby trochę ułatwić reszcie, która będzie tutaj coś robiła. Dobra, mikser ready? Tak jest. 3, 2, 1, go! Leci. Ej, będzie to i ja mam wrażenie, że mikser zaraz sobie krzywdę zrobi, nie? Jak on jak to macha tym. Walnie coś i mu się odbije i mu przetnie głowę. O nie. Dobra, mógł mi zostawić te drzwi. Nie, no to nie da. Dobra, 3, 2, 1, 0, koniec. Aj, ja się bardziej zająłem elektroniką akurat. 65,5. Jest dycha. 0,3 kilo. Uwaga, 3, 2, 1, lecisz trąba.
było, wiesz, dostanę mnie z wieczkami, nie? Było taki baseball, dajesz młotek. To nie będzie fajne, mama. Wyleciał mi z ręki. By mi było przykro, ale drzwiczki będą moje. Koniec czasu. Niestety ma ty 0 kg. Trąba, strasznie mi przykro. Gotów? Tak. 3, 2, 1, go. Dwa bęben w nie. Ej, nie przetnę tego. A nie, przetnę. Ile mam czasu, ile mam czasu? Jeszcze 30 sekund padł. Nie zdąży chyba. Zdąży! Go, 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 go! Jest, go! Dawaj, urwij! Mamy 13! Musi! Dawaj, go! Dawaj, ci, bo nie zdąży! 8, 8, 7! Jest, git! To będzie ważniło. Ale jak wykorzystał, wiesz, wszystkie rekwizyty, co nie? Trzy i siedem padeczki. 3,030, masz 4 kilo. Czyli 111 zł, plus 9 zł wcześniej, 120 zł. W takim razie teraz ja. Ja jako dodatkowa osoba. Ja, panowie, nie będę się jakoś mocno bawił. Mati, możesz odliczać. Dobra, 3, 4. Dobra, to dla kogoś będzie. Dobra, starczy na razie. To generalnie fajnie to wygląda, że rozwalamy prąki, bo jest bolem na środku koło ogrodu. O nie. O Jezu, ja... Ale zasłońcie uszy! Ej, właśnie, trzeba uważać, czy coś tam nie jest jeszcze, jakieś ten, płynne środki. To jest dużo rzeczy, które można zgarnąć z ziemi, tylko przypominam. Dobra. To co? Więc kto będzie pierwszy, będzie już miał ułatwioną trochę sprawę. Ale ta petarda wcale nie zrobiła tak dużo. Ale była fajna. Trzeba byłoby ją gdzieś tu wrzucić, koło silnika. No dawajcie. Kto będzie pierwszy? Ten będzie miał już jakieś rzeczy. Mikser, fajnie. Fajnie, że mikser, bo jeszcze nic nie ma. A tam już są jakieś rzeczy do zdjęcia. Raz, jest patecki drugi. Gotowy? Gotowy. No to dawaj, 3, 4, lecisz. Pamiętaj, że tam na ziemi już masz jakieś rzeczy, nie? O, patrz, ale musisz. Będą kilogramy. Woda w środku, woda, nie? Woda do bazy, nie? O, bardzo chętnie, tylko trochę się ślizga. Niebezpiecznie. Koniec. No, git. Puda ważyło 1,5. 1,4 ważyło. Czyli odniesie 1,4. 105 zł mikser masz, dodatkowe. Ile wcześniej miałeś? 10. No to masz 115 zł. 3, 2, 1, go, leci. Minutę raz. Kolejne piłki. Zobacz. Złomiasz, zbieram metal. Patrz, silnik wyciąga. O nie! Rozbił bank! Facet rozbił bank! Daj patyczki! 18 sekund masz! Ej! Nie możesz! Dawaj! Dlaczego? Przecież to powiadomość! Że się rozwali! Dobra, patyczki! Koniec czasu! Udało ci się zgarnąć sporo! Teraz musisz to zważyć. 112! Uuu, a ty masz 63! Ale patet rozbił bank! Ej, ja nigdy tyle pieniędzy nie zarobiłem! Patet 46 kilo ponad! Razy 30? 1400 zł patet! Ale mi zazdroszczą! Ale kto mnie zabić teraz? Tylko, że co teraz, nie? No bo to już jest... Teoretycznie miało być tak, że podstawa zostaje, nie? No, to już jest win chyba oficjalnie. To już jest chyba win, nie? Możemy ewentualnie włożyć do środka po petardzie. O! Jak tam było? Patet, ile ty wygrałeś? 3500, tak? 13, 14, 15. I wy ile macie? Ja 150. Ja 115. Chodźcie, idziemy na menaż. 100 i to trzeba rozmienić. To weź rozmienić. Gratulacje, panowie, gratulacje. Patet teraz będzie dorzucał cegieł do pralki, żeby się popsuła znowu kolejna, nie? Ej, to co, może jakaś petardka, Karol, na zakończenie? Co to? Do bębna! O kurde! A, ty trafiłem jedną!
Ej, daj jeszcze te, poddaj jeszcze te rzuty. Ej! Ej, uważaj, uważaj, uważaj. Dziurę, dziurę, dziurę zrobiliśmy w bębnie. Jak z armaty! Ej! To coś poleciało tam jak z armaty. Ale poleciało tak na 20 metrów do góry. No, no to postrzelaliśmy, rozwaliliśmy i lecimy teraz kupować nową pralkę. Przepraszam, pana. 6900, ale nam się niestety nie zmieści, tak byśmy wzięli tą. Nie, spokojnie można taką. Mamy takiego kolegę, chcemy, żeby ta pralka mogła go pomieścić. A, to wy jesteście ta ekipa, nie? I wy macie tego mini Jack, Andrzeja. Andrzej. Zapraszam, to tutaj. Zapraszam tutaj. Mamy specjalną pralkę dla takiego delikwenta. To miało być śmieszne, że to jest piekarnik, ale to chyba nie jest piekarnik. No właśnie, nie jest. Dobra, Patecki, musisz sprawdzić, czy się zmieści tam głowa. Ja sprawdzę. Szkoda, że nie ma Majka, byśmy go wsadzali do każdej pralki. Ale... Dobra, Patecki, chodź, sprawdzamy, dawaj głowę. No próbuj, patrz. A może ręką? Albo albo dupkę. Chodzi? Jest git. Dobra, jest git. Każda z tych pralek ma inną technologię, super innowacyjną, którą musisz mieć. Każda ma inną, a nie ma jednej, która ma wszystkie. Czaisz? Bardziej chodzi o to, że u nas pralka robi 2-3 prania dziennie. Co będzie? Popisujesz się? Wołki mówi, u nas pralka robi 2-3 prania dziennie, a polski. Popisujesz się? Ja myślałem, że pralki są dużo droższe w ogóle. Nie, półtora koła i masz pralkę. Mam do sprzedania menedżera, z działu menedżerów. Jestem kosztowny, bo mam swojego... To co, może przyniosę innego, bo jednak on się nie za bardzo podoba, nie? Zaraz znajdziemy jakiegoś lepszego. Jakiegoś innego przynieś, bo to jest za stary. Jaka potężka. Na szerokokątnym na iPhone'ie. O, mamy pralkę. Co, pralka? Nie, to się stanie. Dobra. Jest git. Ja was zobaczyłem stamtąd wychodząc, jak poleciałeś, to wyglądało tak komicznie z daleka, no masakra. Jestem mi szef chyba poszedł w zębie. Boś tak napięty cały... A co, zrobię sobie zdjęcie szerokokątnym obiektywem, będę wszystko wiedział. Może ja się zrobię. Ej, fokus. O nie! Ty, ej, dobra, git. No jest lekka. Jest git, jest lżejsze niż tamto. Czemu leży, miała stać? Właśnie, jest pewien problem. Przewróciła się? No, tutaj, dosłownie tutaj. No nie. Jak wujas zawinął. Wujas zawinął i padła? Bum! I wujek mówi, ej, chyba się pralka wrzuciła. Ja mówię, nie, no coś, to nie... Ale głupota, nie? Powinniśmy od razu pomyśleć o tym, żeby on tak położyć, nie? Strasznie głupio. No, no, chodźmy z nim, co? Jest leciutko. Porno no, stamtąd? Ja w ogóle nie trzymam jej. Ja też jej nie trzymam. Ja też nie trzymam. Kto ci tak wydaje? To puszczamy na 3-4. Jezu, ale podgrzewana podłoga to jest to, może postać cały dzień. Jezu, nie nawiążam, myślałem, że kwiatek. Nie nawiążam. Uznałem, że dobra, ściągamy paski i chcę teraz podnieść pudełko, żeby cię przestawię. No to... O nie, a to się przewróciło. No. O nie. Umiesz wujaszek zakręcić? Ci pomóc. Umiem, to przejebane do kręcenia. Dawaj. I co? Ej, nie wywali tego, wujaszek? Cześć, zrobię jak Majt. Zrobię jeszcze tak. Nie no, teraz nie ruszę. A nie dostałeś? No ale mogłem dostać. Teraz tak. Ile? Ło, ale ładnie świeci się. Dawaj, dawaj, opening pralki, chodź. Muszę być na openingu. Po openingu, jak będę wiedzieć, ale ja muszę zobaczyć, jak wybrałem. A przynajmniej gra muzyczkę. Ja mam też krzyczała i krzyczała. Ale co? Tylko takie... Jest mokro tam? Leje się coś? No! Trochę się leje. Ło, pralka. Usterki w domu ekipy się zdarzają, bardzo często kolejną zażegnaliśmy, więc mam nadzieję, że... Na światapa. Tom, trzeba będzie to naprawić w takim razie. Może w następnym filmie. Może w następnym filmie subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco. W takim razie jak będziemy Tom naprawiali. I Krzychu, to jest zadanie dla ciebie. Trzeba tam uszczelkę znaleźć jakąś. Silver Tape'em sklejemy, będzie gij. Ze sklepu ekipa to nosi. No może też kryć tak. Widzimy się już jutro, trzymajcie się. Na maska.